Ja najpierw jeszcze tylko wam pokażę, dopiero co wróciłem do domu, jest godzina 18:30, przed chwilą właśnie zjadłem, zaraz będę rozpakował torbę, więc dlatego jest tutaj taki trochę rozpiździel. Tu jak widać jeszcze nie umyta patelnia, ale przechodzimy już do lodówki. Pierwsze co wam pokażę to zamrażalnik. Dlaczego zamrażalnik? Dlatego, że tu jest bardzo istotny element tego, co ja aktualnie jem. Pierwsze co mamy tutaj kurczaka. Ostatnio był materiał, w którym pokazywałem, jak go przygotowuję. I tak on wygląda, słuchajcie, jak jest zamrożony. Jak widzicie, zamrożone kawałki. Wystarczy je odpowiednią ilość włożyć do pojemnika. Wieczorem, do rana wszystko jest rozmrożone i idealnie się nadaje. Następnie zawsze po treningu jem wołowinę. Tutaj mamy kotlety mielone z mielonej wołowiny. Też robione na grillu. Każdy ten kotlet to jest odmierzone 150 g mięsa. Dlatego biorę jeden taki kotlet i wiem, że jest odpowiednia porcja taką, jaką potrzebuję. Na tej półce wszystko. Tutaj mamy jeszcze mrożone liście szpinaku. Oczywiście młodego. One tu już leżą bardzo długo. Ja je dodawałem do szejków. Aktualnie szejków za bardzo nie spożywam. No ale są, tak? Co my tu jeszcze mamy? Kawę, którą zawsze tutaj trzymam. Piję zawsze rano przed treningiem. Dlaczego trzymam kawę w zamrażalniku? Dlatego, że wtedy dłużej zachowuje smak i aromat. Jakby ktoś nie wiedział. Oprócz tego mam tu jeszcze też kiedyś kupione w Lidlu w promocji, jak widzicie, znowu 25% taniej, pstrągi. Oraz został mi jeszcze jeden łosoś. Tak to wygląda. Na razie ich nie jem. Jak będę miał ochotę, zawsze są. Więc tu mamy zamrażalnik. I teraz chciałem wam pokazać lodówkę. Jak widzicie, może najpierw przejdziemy do tej półeczki. Na górze mam tutaj jakieś apapy, aspirinę. Dlaczego trzymam to w lodówce? Nie wiem. Po prostu kiedyś tutaj wsadziłem i tak leży. Następnie sos Tabasco, którego używam dość sporo. Oprócz tego według mnie najlepszy produkt, jaki ostatnio się pojawił na polskim rynku, czyli ketchup łagodny Kotlin, 60% mniej kalorii i pal licho te kalorie, ale chodzi o to, że nie ma w nim dodatku cukru, to jest dla mnie najważniejsze. Ja go nie wliczam w makro, jeżeli o to wam chodzi. Następnie mamy tutaj kwasy omega z MyProtein. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem jakichś kwasów omega i zamawiacie rzeczy z MyProtein, to polecam wam te. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, te są o smaku truskawkowym. Według mnie właśnie truskawkowy jest dużo lepszy od drugiego rodzaju, czyli pomarańczowego. One są naprawdę mega tanie, jeżeli sobie to wszystko przeliczycie. Zwłaszcza, jeżeli zwrócicie uwagę na zawartość EPA i DHA. Jak widzicie, w jednej porcji jest ich naprawdę sporo, dużo więcej niż w tych takich kapsach czy ampułkach, więc to mamy kwasy omega, naprawdę polecam. Oprócz tego mamy tutaj sok z limonki, oczywiście nie jest to żadne eko sreko, jest to po prostu najzwyklejszy kwasek jakiś, ale nie smakuje jak kwasek cytrynowy, tylko jak z limonki. Tu mamy ząbki czosnku jeszcze, następnie na dole mamy cebulę. No i przechodzimy do głównej półki. Jak widzicie, tutaj mamy aktualnie to, co jest używane przeze mnie jako warzywo, czyli kapusta pekińska. Używam jej nie za dużo, bo teraz jem naprawdę dużo węglowodanów. Więc używam właśnie kapusty, która jest bardzo wodnistym warzywem. Nie ma dużo błonnika, nie zapycha aż tak strasznie. Tylko żeby mieć moja psychika, żeby lepiej funkcjonowała, że używam warzyw. Tutaj mam jeszcze ryż z kaszą jaglaną, który jest przygotowany na kolację. Tu jak widzicie jajka z Biedronki, które ostatnio zakupiłem. Na dole jeszcze moje stare jajka. Więc tak to wygląda. Nic tu więcej nie ma. Jeżeli chodzi o lodówkę, pokażę wam jeszcze na szybko moją półkę węglowodanową. I co my tu mamy? Kasza jęczmienna, ryż zwykły biały, znowu ryż biały. Tutaj płatki owsiane, tutaj mieszanka do naleśników proteinowych z MyProtein, oprócz tego tutaj mieszanka do chleba proteinowego, tutaj siemię lniane, które do kolacji biorę sobie jedną taką miarkę, czyli jedną łyżkę stołową, od razu mielę i dodaję to do kolacji. Oprócz tego proszek do pieczenia,
Różnego rodzaju buliony, aktualnie ich nie używam, kiedy się kupiłem, tak leżą. Plan był taki, żeby dodawać je do ryżu, aby ryż miał inny smak. Aczkolwiek na razie z nich nie korzystam. W każdym razie są. Tutaj drożdże, soda oczyszczona, to mi jeszcze zostało po mojej redukcji, kiedy miałem, nie wiem, jakieś takie dziwne parcie na różnego rodzaju omlety. Tu kiedyś dostałem i tak leżą z Active Lab'a zupki Vita jakieś. W ogóle tego nie jadłem ani razu, no ale leżą, wyrzucać nie będę. No i tu mamy jeszcze olej kokosowy z MyProtein. Polecam Wam olej kokosowy, mega rzecz. No więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje żarcie. Zaraz będę przygotowywał. A, i jeszcze jedna rzecz, ziemniaki. Kupione 15 kg w Kauflandzie w promocji były. No i tu jak widzicie, moja, powiedzmy, półeczka z suplami, czyli BCAA. Następne BCAA, kiedy się dostałem, była recenzja, jeszcze nie wykorzystałem wszystkiego. MSM, mega rzecz, jeżeli chodzi o ochronę stawów. Naprawdę mega sprawa. Zresztą w najbliższym czasie mam zamiar zrobić właśnie filmik o MSM. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze końcówkę białka Impact Whey, czekolada pomarańcza. A właśnie, miałem robić recenzję. Powiem Wam tak, na szybko. Czekolada pomarańcza rewelacyjna, po prostu 10 na 10. Chyba najlepszy smak obok czekolada mięta, jaki jadłem. Smakuje dokładnie jak czekolada z pomarańczą. Jest po prostu to rewelacyjne. Jeszcze były pytania odnośnie smaku biała czekolada. Dla mnie niestety dupa straszna. No nie, z przykrością muszę dać 4 w skali od 10 do 0, no to jest dla mnie 4. Nie czułem tam praktycznie w ogóle białej czekolady. No zjadliwe, tak, ale no dla mnie to nie miało nic wspólnego ze smakiem białej czekolady z dzieciństwa. Następnie glutamina. Tam jeszcze jedna glutamina, której jeszcze nie zacząłem używać. Leucyna. No więc tak wygląda moja suplementacja. Oprócz tego mamy tu jeszcze supli. Dostałem od znajomego przed treningówkę Streka Carnotrix. Tutaj bardzo ważna rzecz dla mnie zawsze po treningu, witamina C. Fluff Dropsy, wszystkie rewelacyjne. Toffee, banan i jabłko. Aktualnie w zamówieniu mam czekoladowy. Powiem Wam, że wszystkie są naprawdę rewelacyjne. Dla mnie jest to produkt roku. Tu na dole mamy jeszcze, tutaj witaminki, tu na dole mamy jeszcze Leaf 52. Tu przyprawy, ale to mniejsza z tym. No więc tak to wygląda. Odnośnie jeszcze MyProtein, to przypominam, że w tym tygodniu jest aż 6 promocji. Możecie sobie wejść na stronę i naprawdę pokombinować z promocjami. Mega dużo kasy można zaoszczędzić. Macie w informacjach pod tym filmem właśnie link bezpośrednio do mojego postu na fejsie. Tam też opisałem dokładnie, jak to wygląda. Więc to by było wszystko. Oprócz tego stosuję jeszcze aktualnie hydrolizat po treningu, bo mi zostało. Oprócz tego mam jeszcze następny o smaku cappuccino. Więc tak to wygląda aktualnie. No więc jak widzicie, Micha jest bardzo prosta, bez żadnej kombinacji, podstawowe produkty i naprawdę z samych tych produktów można śmiało masować czy redukować, nie ma z tym najmniejszego problemu. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o mnie. Tu macie jeszcze oliwę, oprócz tego cooking spray i Trivitalis na układ krwionośny, nerwowy i odpornościowy. Dostałem w prezencie, więc piję. I tak to wygląda. Ja zaraz zaczynam gotować swój kilogram ryżu na jutro, ziemniory. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro.